Dzień dobry, witam Was, drogie kobiety, na naszym drugim dniu warsztatu Szczęśliwa Mama, Szczęśliwe Dziecko. Och, jakże się cieszę, że mogę się z Wami dzisiaj tutaj spotkać. Wybaczcie moje kilkuminutowe opóźnienie, małe utrudnienia, żeby wejść na spotkanie z Wami live, ale już jestem i mam nadzieję, że słyszałyście ten utwór w tle, który leciał. Mam nadzieję, że mogłyście chociaż na chwilę połączyć się ze sobą. Te z Was, które mają ze mną warsztaty i sesje, dobrze wiecie, co trzeba robić, kiedy zaczyna lecieć muzyka, kiedy puszczam jakiś utwór. To jest ten czas, który chciałabym, by każda z Was dedykowała sobie, by zamknęła na chwilę oczy i pozwoliła sobie wejść w głąb siebie, zanurzyć się w głąb siebie, dać sobie największy prezent, jaki możesz dać dla siebie, czyli swoją uważność, swoje zobaczenie, zobaczenie siebie, zobaczenie swojego ciała, zobaczenie tego, jak ci dzisiaj jest, jak się dzisiaj ze sobą czujesz, pożegnanie się i odcięcie na chwilę, na tą krótką chwilę z wszystkim, co jest na zewnątrz, z całym hałasem, z wszystkimi rozpraszaczami, z wszystkimi osobami, abyś przez tą chwilę mogła być ze sobą w kontemplacji, w byciu, ale też i w transformacji, która się w tobie będzie działa. Więc witam Was bardzo gorąco na naszym drugim dniu. Na samym początku jestem ogromnie ciekawa, która z Was była w stanie zrobić wczoraj ćwiczenie, to zadanie domowe i co wyszło Wam w tym zadaniu, co odkryłyście. Chciałabym wiedzieć, jakie miałyście mocne momenty w tym zadaniu, co było dla Was trudne, z czym nie mogłyście sobie poradzić. Proszę dajcie mi w komentarzu. Dajcie mi też znać, jak się dzisiaj czujecie. Mamy czwartek, mamy 25 maja, jutro wielki wyjątkowy dzień. Dzień Matki. I dla wielu z Was, tych, które jesteście mamami, jest to wyjątkowy dzień podwójnie. Dzień dobry, Beato, witaj. Już się z Wami witam, bo nie widzę znowu komentarzy, nie wiem dlaczego. Czemu mi się nie wyświetlają komentarze? Włączmy sobie jeszcze inaczej to, żebym ja Was widziała. Wybaczcie, jeżeli zdarzy się tak, że zadam Wam pytanie, Wy będziecie odpowiadały, a ja będę mówiła i będzie to taki, mogłabym powiedzieć, taki ciąg, słowotok, nazwijmy to, jakby był słowotok, że będę mówiła, mówiła i mówiła. Chciałabym dla tych z Was, które mnie nie znają albo które ze mną nie pracują, chciałabym Wam powiedzieć, jak to wygląda i dlaczego tak jest. To nie jest tak, że ja nie daję Wam uwagi, to nie jest tak, że ignoruję to, co do mnie piszecie i że nie ma znaczenia dla mnie to, co odpowiadacie. To ma ogromne znaczenie. I każdy z tych komentarzy, jeżeli nie widzę ich na telefonie, widzę je, ustawiam sobie zawsze na laptopie, staram się widzieć je tak, jak Facebook je pokazuje, nie zawsze w tym samym czasie, kiedy zadaję pytanie, kiedy Wy piszecie. Pojawia się odpowiedź, czasem jest przesunięcie. Ale to, co jest dla mnie ważne, kiedyś, kiedy przygotowywałam się do warsztatów, przygotowywałam się w sposób taki, że miałam kartkę i rozpisywałam sobie wszystko na kartce po kolei, co mam powiedzieć, jak mam powiedzieć, jakie pytania zadać, co po kolei, punkt po punkcie. I w pewnym momencie, kiedy zaczynałam mówić, nagle zaczynał się taki jakby przekaz, który płynął, a który był oderwany od tego, co było napisane na kartce. I oczywiście, co robiłam? Próbowałam z powrotem wrócić do tego, co jest na tej kartce. I im bardziej starałam się wrócić, tym bardziej gubiłam rytm, sens i było to takie posklejane jak łatki z różnych dziwnych przestrzeni. Natomiast zrozumiałam, że to, co ja sobie napiszę na kartce, to jest jedno, jest to dla mojego umysłu ważne, bardzo ważne, dające mi poczucie bezpieczeństwa i odniesienia w razie, gdybym zgubiła jakąś myśl i mogła wrócić, ale też by wszystko zostało pokryte w warsztacie, który dla Was prowadzę. Z drugiej strony jednak zrozumiałam i to też w wielu, wielu przekazach medytacyjnych do mnie przyszło, że zmiana, której pragnę
którą pragnę zaoferować kobietom i mężczyznom, bo mężczyzn też prowadzę na sesjach, to jest zmiana, która musi złamać paradygmaty, które są przyjęte w psychoterapii. Ponieważ moje pragnienie jest, by dana osoba, która ma styczność ze mną, którą ja prowadzę, osiągała jak najszybsze efekty, zwyczajnie po to, żeby nie tracić życia, żeby nie ciągnęło się to latami, to też te techniki i narzędzia, które są dostępne w psychoterapii takiej klasycznej, a w pracy z mindsetem, one się trochę ciągną. I to nie jest mój kierunek. To zupełnie nie jest ze mną zgodne. Dla mnie bardzo ważny jest efekt. Efekt, który ty uzyskasz. I jest to wszystko ze sobą bardzo połączone, ponieważ ja jako projektor linii 5, moim celem po pierwsze jest twój sukces, po drugie, kiedy ty masz sukces, ja mam satysfakcję, ponieważ ty odnosząc sukces, z którym jest zmiana w twoim życiu, to jest dla mnie potwierdzenie tego, że ja to, co robię, jest właściwe i efekty tego są właściwe. I ja nie jestem osobą, która chce czekać na efekty za 5-10 lat w twoim życiu. Ja chcę widzieć efekty jak najszybciej, zarówno w twoim życiu, jak i w swoim. Każda z nas ma za sobą X lat życia. I nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zaczynał ze mną sesję albo warsztat i żebym komuś mogła powiedzieć, mamy przed sobą najbliższą dekadę współpracy i widzenia się co tydzień na sesjach psychoanalitycznych i za 10 lat już będzie lepiej. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Nie jest to mój kierunek, nie jest to ze mną zgodne i nie jest to mój cel. Więc to, co się dzieje, widzę, Beata, że twój syn jest projektorem. O, jak super! Dajcie mi znać, kto jest tutaj projektorem. Wiem, że Ela jest projektorem, teraz wiem, że Beaty syn jest projektorem. Dajcie mi znać, jestem ciekawa. Będziemy dzisiaj sobie trochę o tym mówić. Więc kiedy ja zaczynam tak mówić, tak jak teraz, a wy piszecie komentarze, kochane, wiedzcie, że ja widzę te komentarze, ja się do nich będę odnosiła i ja je rzucam okiem i czytam, ale nie chcę przerywać tego, co płynie, ponieważ są rzeczy, które są tak ważne, że kiedy ja oglądam własne live'y, myślę sobie, wow, to jest naprawdę mocne. I wiedzcie, że to, czym ja się z wami dzielę, jest pewną drogą, którą przeszłam ja, którą przechodzą klientki, które prowadzę na sesjach, którą wprowadzam również elementy warsztatów różnych, ale każdy kolejny warsztat ma nowy element. Ponieważ ja się nie zatrzymuję w swoim rozwoju, ja sobie nawet nie wyobrażam, że mogłabym w pewnym momencie przestać uczyć się, zgłębiać tą wiedzę i te tajniki, które my mamy w sobie jako człowiek. Ja jestem fascynatką ludzkiego umysłu, ciała, ducha i energii. To jest mój wręcz, nie chcę nazywać tego fanatyzmem, ale to jest moje tak wielkie hobby, że ja dedykuję temu każdą wolną chwilę. To mnie napełnia, to mnie nasyca, to mnie wypełnia, to mnie ekscytuje, to sprawia mi ogromną radość i satysfakcję, szczególnie kiedy odkrywam coś nowego, wprowadzam to w życie i to działa i widzę tego efekty. To jest dla mnie coś wow. I każdy warsztat, który prowadzę, chcę, żebyście wiedziały, że wraz z tym warsztatem wy przechodzicie swoją zmianę i ja przechodzę swoją zmianę. Kiedyś mnie to bardzo mocno irytowało, bo myślałam, że jak już raz coś przerobię, to już więcej do tego nie będę wracała. Ale jest tak, że my idziemy w górę, wznosimy się w tym rozwoju, kolejne poziomy pokonujemy i na kolejnych poziomach mamy jakby zupełnie inną przestrzeń, ale jesteśmy my i są chociażby nasze dzieci. Więc na tym innym poziomie stajemy do wyzwań innego rodzaju niż, nie wiem, ileś lat wstecz. I są to innego rodzaju wyzwania, ale wciąż musimy z tymi relacjami stawać twarzą do nich, do tych wyzwań, które się pojawiają. To jest to, co wczoraj Wam powiedziałam. Kiedy mamy dwa związki chemiczne i je ze sobą połączymy, a nie wiemy, czym one naprawdę są, to efekt może być różny. Nie wiadomo, czego się spodziewać. A jeszcze bardziej, jeżeli te związki
są cały czas w ruchu i ciągle jakiś składnik się zmienia, jednego jest mniej, drugiego jest więcej, one ewoluują i w pewnym momencie boom, się połączą razem. To jest moment, w którym ty, kobieta, wchodzisz w interakcję z innymi osobami, ale przede wszystkim z dziećmi. W moim doświadczeniu i czuciu nie ma lepszych nauczycieli dla nas, dla naszego rozwoju niż nasze dzieci. Nasze dzieci i nasza rodzina. Bliscy, dzieci, to są najlepsi coachowie i najlepsi mentorowie. To, jak doskonale wiedzą, w którym miejscu podkręcić śrubkę, aby hamulce nam kompletnie puściły, tam nie potrzeba się zastanawiania. Tam się nikt nie zastanawia. Jesteśmy w taki sposób połączeni ze swoimi bliskimi, że ich interakcja, jeżeli nie jesteśmy uważne, nie jesteśmy świadome siebie, powoduje od razu wybuch. Od razu. Natychmiast. Natychmiast. Akcja, interakcja. Akcja, reakcja. Akcja, reakcja. I tak na zmianę. I teraz te dwa związki chemiczne, które jak się połączą, nie wiadomo, co z nich wyjdzie, to jesteś ty i twoje dziecko, albo ty i twoje dzieci. I co mam na myśli? Mam na myśli przede wszystkim to, kim ty jesteś wewnętrznie. I nie chodzi mi o twój skład duchowy. Chodzi mi o twój skład energetyczny. A skład energetyczny to jakby chmura wypełniona różnego rodzaju emocjami. I wyobraź sobie, że każdego dnia jesteś taką chmurą wypełnioną emocjami, i w tej chmurze, która zawiera 100% całości, zajmuje 10% zajmuje smutek, 20% zajmuje radość, 30% zajmuje wdzięczność, jeszcze 40% zajmuje złość, i pozostała część jest frustracja. I wyobraź sobie, że teraz twoje dziecko wraca ze szkoły i ma 90% złości i 10% smutku. I wy się łączycie ze sobą. Czy wiecie, co wtedy się zaczyna dziać? Kiedy ty nie jesteś uważna, ty jako kobieta, ty jako matka, jedna wielka bomba emocjonalna wybucha. Bum! I po temacie. I dzisiejsze spotkanie. Dokładnie tak, Diano. Ja mam podobnie, że nie mogę wyjść z zachwytu nad tym, co wydobywają dzieci. I dzisiejsze spotkanie ma być o szczęściu, o tym, czym jest dla ciebie definicja szczęścia. Widziałam, że robiłyście zadania, że Beata pisze, zrobiłam pierwszą część i zobaczyłam, że macierzyństwo nie jest takie piękne, ale też było bardzo ciężkie. Jestem bardzo dumna z ciebie, Beato, że to zrobiłaś. I z każdej z was, która przystąpiła do tego zadania, bo to jest trudne, bo to jest trudne. Usiąść i zobaczyć, czym jest naprawdę macierzyństwo. Dzisiaj miałam sesję z jedną z kobiet i taki zwrot po angielsku mi się pojawił. Czasem nie wiem dlaczego, ale pojawiają się w moich medytacjach, w moich osobistym, moich procesach takie zwroty. Po angielsku. Nie umiem tego jeszcze rozpoznać, dlaczego tak jest, ale one bardzo dobrze obrazują to, co ma być przekazane. I dzisiejszy dzień drugi, on jest o szczęściu, on jest o tym, czym jest naprawdę dla ciebie jako matki szczęście, ale on jest troszeczkę głębiej i dalej. Chciałabym, żebyście wiedziały, że zdałam sobie w ogóle sprawę, że te 3 dni to jest strasznie mało. To jest bardzo mało na wszystko to, co bym chciała wam dać. Więc postaram się w te 3 dni zmieścić to, co zaplanowałam. Choć wiem, że jest kolejna warstwa i kolejna i kolejna i kolejna. I oczywiście, że zaproszę was, te z was, które będziecie chciały, zaproszę do dalszej pracy ze mną, do dużo, dużo głębszej pracy, gdzie będziemy dotykać różnych przestrzeni. Human design też będzie, oczywiście, że tak, bo nie mogłoby być inaczej, dlatego że jeżeli my nie rozumiemy siebie i nie rozumiemy tego, kim mamy do czynienia, kim jest nasze dziecko, to wszystko staje się po omacku, naprawdę po omacku, ale zanim do tego przejdziemy, chcę, żebyśmy rozwikłały i rozsupłały taką plątaninę, która się pojawia. Tą plątaniną jest macierzyństwo. Beata napisała, że były też trudne momenty, ciężkie, bardzo ciężkie w macierzyństwie. Ela pisała, dzisiaj miałam rozmowę z córką i wiele sobie wyjaśniłyśmy. Eureka! Wow! Domyślam się, że to było piękne. Będę czytała wasze wszystkie komentarze.
Odpowiedzialna droga przez życie, gdzie widzimy piękne krajobrazy, ale też potykamy się o kamienie na tej drodze. Dokładnie tak. Dziękuję, Diano, za Twój komentarz również. Będę odnosiła się do tych wszystkich komentarzy, ale chciałabym, żebyście sobie w tym ćwiczeniu, ja też po to dałam taką przerwę do trzeciego dnia, żebyście mogły nadrobić to wszystko, bo tylko jest trochę. A nie chcę, żebyście robiły coś po łebkach. Zauważam, że im bardziej świadoma jest kobieta, z którą pracuję, tym mocniejsza jest jej transformacja. I ta świadomość, tak jak wczoraj wspomniałam, ona nie polega na tym, że ja coś wiem z książek, tylko to, co jest w książkach, odnajduję w sobie. Wiem, gdzie to jest we mnie. To jest świadomość dla mnie. Ja jestem świadoma tego, że popełniam błędy. Jestem świadoma tego, że się potykam i upadam. Jestem świadoma tego, co zrobiłam i jakie są tego konsekwencje w moim życiu, jakie są konsekwencje w życiu mojego dziecka. Jestem tego świadoma i teraz z tą świadomością, co ja mogę zrobić? Z tą świadomością potrzebuję przede wszystkim zaakceptować to, co się wydarzyło po dzień dzisiejszy, aby móc to zmienić. I w tej przestrzeni akceptacji, nad którą najczęściej ja dedykuję dużo, dużo więcej czasu niż tylko jeden dzień warsztatowy, w warsztatach takich szerszych, z tą akceptacją, kiedy my to zaakceptujemy, to tam, żeby zaakceptować to, co zaczyna być świadome, potrzebuje się spotkać ze sobą. Ze sobą wewnętrzną, czyli małą dziewczynką we mnie, wewnętrzną małą dziewczynką we mnie. Ze swoimi przekonaniami, ze swoimi potknięciami. Potrzebuje się spotkać z emocjami, które się pojawiają. Ogromnym, ogromnym poczuciem winy, które towarzyszy bardzo często wielu, wielu kobietom w relacji do dziecka. Kiedy zaczynają być świadome pewnych rzeczy, to poczucie winy staje się gigantyczne. Za poczuciem winy wstyd, żal, smutek, złość, frustracja, wiele, wiele emocji, które stają się mieszanką, z którą potrzeba coś zrobić. Trzeba je uwolnić, żeby pójść dalej. Nie ma możliwości, żeby z tymi emocjami, które się gromadzą, mając świadomość, żeby zacząć coś wprowadzać nowego. To jest niemożliwe. I macierzyństwo jest bardzo specyficzną przestrzenią. Ja wczoraj mówiłam, że kobieta, kiedy zostaje mamą, nagle jakby zupełnie zapomina, kim była przed. Wielu rzeczy już uważa, że nie może. Wiele rzeczy według niej już nie powinno mieć miejsca. Wiele rzeczy jej nie wypada robić. W wielu aspektach nie wypada jej się jakoś konkretnie zachowywać. Bardzo często w ogóle trudno jest jej połączyć bycie kobietą i bycie matką w jedno. Jakby one się wykluczały, te dwie przestrzenie. Tak jakby na bycie kobietą musi być przeznaczona określony czas, a na bycie matką jest określony czas, a na bycie żoną jeszcze inny czas. Ale w rzeczywistości to nie ma racji bytu. Ponieważ przed wszystkimi rolami, które przywdziewasz w swoim życiu codziennym, najpierw jesteś kobietą. Ty rano otwierasz oczy i jedyne, kim jesteś, to jesteś kobietą. Masz kobiece ciało. Twoja seksualność to określa. Jesteś kobietą. I od małego to, co robiono, to uczono cię, jak odseparować kobiecość od wszystkich pozostałych ról. Uczyłaś się tego w różny sposób. Nie będę w tej chwili zagłębiać się w takie przestrzenie jak matczyna rana, czy doświadczenia trudne, które mogły mieć miejsce w dzieciństwie. Ale dokładnie tak to wyglądało, że ty, rodząc się jako mała dziewczynka, miałaś jakieś wyobrażenie na swój temat. Chciałaś być piękna, chciałaś się pięknie ubierać, chciałaś się stroić, może chciałaś mieć dzidziusia malutkiego lalkę, chciałaś go karmić buteleczką i przewijać i wszystko było piękne i cudowne. Ale z czasem, jak zaczęłaś dojrzewać, ten obraz bycia kobietą przestawał być taki ładny. Gdzieś ktoś coś powiedział o dziewczynkach. Dziewczynki tego nie mogą, tamtego. Dziewczynki muszą to, dziewczynki muszą tamto. Ty jako dziewczynka widziałaś, że mama też jest dziewczynką, tylko większą. I obserwowałaś, gdzie ty jesteś, a gdzie ona. Patrzyłaś na nią i wprowadzałaś to w swoją głowę, w swoją podświadomość, układałaś wiedzę. A okej, mama jest dużą dziewczynką, więc jak ja będę dużą dziewczynką, to tego nie wolno, tamtego nie wolno, to jest niewłaściwe, tamto jest niewłaściwe. Chłopcy mogą to, a dziewczynki
tego nie mogą. Ale dlaczego? I my ponad wszystkim, ponad byciem kobietą lub mężczyzną, jesteśmy istotą ludzką. I w naszym aspekcie duchowym ta istota ludzka ma nadrzędny wyraz. Gdybyśmy sięgnęli głębiej i rozłożyli to jeszcze troszeczkę mocniej na czynniki pierwsze, to każdy człowiek ma ciało fizyczne, ma przestrzeń energetyczną, pole energetyczne, które wychodzi poza naszą fizyczność. To jest coś, co daje efekt, na przykład, kiedy ktoś jest blisko ciebie, zbyt blisko, to jesteś w stanie odczuć energię tego człowieka, emocje tego człowieka, w ogóle czujesz tego człowieka. Te z was, które są wysoko wrażliwymi osobami, będziecie mogły to odczuwać na dużo większą odległość. Te z was, które macie centra energetyczne pootwierane, w wykresach Human Design, to są, zaraz jeszcze się tylko odniosę, żeby pokazać wam na wykresie. W wykresach Human Design to są wszystkie te przestrzenie, które są białe. To są centra energetyczne otwarte. I centra energetyczne otwarte powodują, że my zawsze przechwytujemy emocje drugiego człowieka i nie tylko emocje, my przechwytujemy wszystko drugiego człowieka, wszystko, co tylko jest możliwe. Będę się posiłkowała tym, żebyście mogły się odnosić, żebyście mogły mieć odniesienie. Ja tutaj mam troszeczkę inny wykres, ale to będzie to samo, czyli wszystkie te, które są niekolorowe, to jest to, co staje się tak zwaną gąbką w otoczeniu. W momencie, w którym druga osoba pojawia się obok nas i my mamy tą przestrzeń niekolorową, a druga osoba ma tą przestrzeń zakolorowaną w swoim wykresie, to oznacza jedno, że my tutaj, w tym miejscu, jesteśmy otwarci na wszystko, co jest na zewnątrz i przyjmujemy od drugiej osoby wszystko to, co ona w sobie ma. I to akurat centrum, o którym mówię, to Beata dla Ciebie informacja, to jest centrum tożsamości. To jest G-Center z angielskiego, centrum tożsamości, czyli centrum ja, poczucia tego, kim jestem, poczucia mojej drogi życia. Kiedy jest niekolorowe, to moja droga życia nie jest określona. Moja droga życia jest bardzo szeroka i różnorodna i najczęściej polega ona na tym, że mam sprawdzać, testować i korzystać z wszystkiego, co przychodzi mi do głowy, co jest zgodne ze mną i z moim czuciem i z autorytetem, który w sobie mam. I wtedy ona jest wypełniona. I moim głównym celem jest bardziej pomóc innym odnaleźć tą drogę, niż ja miałabym szukać swojej drogi. To nie jest mój wykres, a propos. A to jest manifestujący generator. Ale dla przykładu pokazuję wam go. Natomiast gdyby inna osoba miała to kolorowe, to oznacza, że ta osoba doskonale wie, dokąd idzie. I wyobraźcie sobie teraz, że jesteście w takim miejscu, gdzie tak naprawdę wy nie wiecie, czego chcecie. Nie wiecie, co chcecie od życia. I nie możecie tego w żaden sposób złapać i określić. A ktoś każe wam wiedzieć. Ktoś każe wam określić, co ty chcesz w życiu. I idźcie dalej, cofnijcie się do momentu, kiedy byłyście dziećmi, kiedy miałyście 15 albo 16 lat i ktoś do was mówił: wybierz kierunek, dokąd chcesz iść po tej podstawówce? A potem wybierz kierunek studiów. Jaki chcesz kierunek studiów? No wybierz, musisz wybrać. Jak to nie wiesz, dokąd chcesz iść? Jak to nie wiesz, czego chcesz? Jak to nie wiesz, co chcesz robić? A no nie wiesz, dlatego że osoba, która ma te centrum niezdefiniowane, nie będzie wiedziała. Nie jest w stanie tego określić. I pomyślcie, jak zupełnie inna relacja będzie dziecka i rodzica, gdzie dziecko ma swój wykres, gdzie rodzic ma swój wykres i wie doskonale, czy ma kolorowe, czy nie, i ma przed sobą taki wykres swojego dziecka i widzi, że dziecko ma też niezakolorowane, czyli ma niezdefiniowane centrum tożsamości. Jaki inaczej rodzic będzie się zachowywał do tego dziecka? Moja córka w tej chwili jest na przedprogu kończenia szkoły, secondary school. To jest coś takiego jak trochę jak liceum w Polsce, ale ona ją kończy w wieku 16 lat i potem za rok ma do podjęcia decyzję, w którym kierunku ona będzie chciała pójść na takie dwuletnie dodatkowe
dodatkowe jakby szkołę, coś, co jest łącznikiem między secondary school a university, żeby przygotować ją do tego uniwersytetu. I byłyśmy w poniedziałek na spotkaniu z nauczycielami w szkole. I ja widziałam, co się działo. Widziałam, jak rodzice reagowali. Widziałam, jak rodzice wymuszali na dzieciach. No jak to nie wiesz? No jak to nie wiesz? No jak to nie wiesz, gdzie ty chcesz pójść? Ty już powinieneś wiedzieć, gdzie już ty chcesz pójść. I nauczyciele robili to samo. Kto z was, mając 15, a nawet 20 lat, a może nawet dziś, nie ma zielonego pojęcia, dokąd prowadzi go droga? Moje centrum G jest niekolorowe, moje centrum tożsamości jest niezdefiniowane. To znaczy, że dzisiaj ja wiem, że nie muszę definiować, dokąd chcę iść. Owszem, mam swoje cele, ale jak ktoś mnie pyta, czy ja za 10 lat będę terapeutką, coachem, to mówię, nie wiem. Wiem, że teraz jestem i wiem, dokąd idę, mam określone swoje cele, ale kim będę za 10 lat? Nie wiem, jestem otwarta na to, co się będzie pojawiało. 10 lat temu, gdyby ktoś mnie zapytał, kim ja będę, to pewnie próbowałabym się dopasować do tego, czego inni ode mnie oczekiwali. Więc oczywiście, że powiedziałabym, oczywiście, że będę jakimś dyrektorem, albo będę mieć swoją firmę, albo będę prezesem spółki, czyli będę tym, kim byłam przez ostatnie 10 lat. Ale o ile inaczej wygląda taka rozmowa, kiedy my jesteśmy świadomym rodzicem. I co więcej, wyobraźmy sobie dalej, pójdźmy dalej w tym temacie. Kiedy te centrum jest niezdefiniowane, czyli jest niekolorowe, jest otwarte, to wpływ na nasze poczucie tego, kim jesteśmy, ma środowisko. Czyli dziecko, które przebywa w środowisku nastolatków, w nieodpowiednim środowisku, z otwartym centrum tożsamości będzie bardzo, bardzo podatne na wpływ rówieśników. Rówieśnicy powiedzą, chodź, spróbujemy tego. I ono spróbuje pod naciskiem rówieśników. Ale jeśli będzie miało zdefiniowane i właściwą bliskość rodzica, to znajdzie drogę, żeby tego nie zrobić. Teraz możecie się zastanawiać, okej. Czyli dzieci, które mają niezdefiniowane to centrum, już są pozamiatane, nie ma żadnej możliwości. Nie. To jest właśnie rola nas, świadomych mam, świadomych kobiet, by nauczyć się innego macierzyństwa, nauczyć się innego bycia dla naszych dzieci. Macierzyństwo jest pewnym schematem. Dlatego wczorajszy dzień był tak ważny. Dlatego te pytania były tak kluczowe. Żebyście mogły dotrzeć i zobaczyć, jak wy widzicie to macierzyństwo, czym ono jest dla ciebie konkretnie i co jest dla ciebie w tym trudne, bo kiedy nie zapytasz siebie, co jest w tym trudne, nie będziesz w stanie dotrzeć do tego, co ciebie naprawdę boli i czego naprawdę pragniesz i czym jest dla ciebie naprawdę szczęście w byciu mamą. Bycie mamą, a bycie kobietą zostało w jakiś dziwny sposób rozdzielone i bardzo często trudno jest to ze sobą połączyć. Ale jeśli tego nie połączysz i jeśli bycie kobietą nie nadpisze się i nie otuli bycia mamą, wówczas ty jako matka będziesz tą matką, która każe. Będziesz tą matką, która mówi: zrób to, przynieś to, podaj tamto, wykonaj to, bądź tutaj na tą godzinę. Dlaczego to jest niezrobione? Dlaczego tamto jest niezrobione? Masz to zrobić natychmiast. To jest kobieta, która jest matką w energii męskiej, a kobieta, która jest matką w energii żeńskiej, jest zupełnie inna, ponieważ bycie matką w energii żeńskiej to jest bycie, przede wszystkim bycie. Jak ktoś by mnie zapytał dzisiaj, czym jest szczęście dla dziecka, to moim zdaniem, moim odczuciem są to dwa elementy. Pierwszym elementem jestem ja i moje szczęście, moje poczucie szczęścia, że ja jestem szczęśliwa. Dlaczego? Bo kiedy ja zdefiniuję, czym jest szczęście dla mnie, to zapewne będą tam również moje dzieci i ich szczęście. A drugą rzeczą jest umiejętność bycia i towarzyszenia dziecku, aby odkryło siebie, to kim jest, aby odnalazło swoją drogę. I te dwa elementy dla mnie będą wystarczające do tego, abym czuła się spełniona jako matka. To, co natomiast nie jest potrzebne żadnej z was,
to poczucie winy. To ciągłe biczowanie siebie za to, co zostało zrobione, albo za to, czego nie zostało zrobione. To poczucie, że musisz robić więcej i więcej i więcej i więcej. I ta plątanina określenia, nazewnictwa, macierzyństwa. Brakuje mi słowa. Brakuje mi słowa, żeby to podbić dokładnie. Definicja mam. Definicja macierzyństwa jest plątaniną wielu rzeczy. Jako matki to mamy pewne wyobrażenie, jakie my mamy być. I najczęściej my nie jesteśmy w stanie spełnić tego. Nie jesteśmy w stanie spełnić warunków, które sobie nakładamy i które nakłada na nas społeczeństwo. To jest nierealne, co powoduje, że jesteśmy w wiecznym poczuciu niespełnionego macierzyństwa, w wiecznym poczuciu, że coś jeszcze jest nie tak, że jeszcze coś powinno być zrobione inaczej. Że gdzieś za słabo się postarałyśmy, że gdzieś to było niedopatrzone, a dzieje się tak z prostej przyczyny, ponieważ świat, w którym żyjemy, nie jest światem przychylnym dla matek ani dla macierzyństwa. Nie sprzyja temu nic, co jest wokół nas. My, jako kobiety, nie jesteśmy stworzone do tego rodzaju macierzyństwa, który oferuje nam świat. Nie jesteśmy stworzone do rodzaju macierzyństwa, który jest wpisany w społeczeństwo. Powiedzcie mi, czy zdarzyło wam się kiedykolwiek widzieć kobietę, która jest na spacerze ze swoim małym dzieckiem i jest całą uwagą dla tego dziecka. W ogóle się nigdzie nie spieszy. Nie ma żadnych emocji skrajnych wobec tego dziecka. I kiedy ją obserwujesz, masz wrażenie, że jakby była nie z tego świata. Czy zdarzyło wam się chociaż raz zauważyć taką matkę? Kiedy zdarza mi się coś takiego zobaczyć, gdzieś głęboko we mnie pojawia się ogromne, ogromne pragnienie doświadczenia macierzyństwa, które będzie pozbawione stresu, gonitwy, robienia czegoś na czas. Walki ze wszystkim o wszystko, poczucia bycia wyczerpaną, wykończoną, wypompowaną emocjonalnie, energetycznie i zdrowotnie. Gdzieś we mnie pojawia się głębokie, głębokie pragnienie doświadczenia macierzyństwa, które jest zupełnie inne niż te, które, z którym my się stykamy i z tym, którym my miałyśmy możliwość rozpocząć swoją drogę jako matki. Takiego macierzyństwa, gdzie traktujemy dziecko, które się poczyna w nas, jako największy cud. Do tego poczęcia przygotowujemy się ileś lat, zbierając kapitał, przygotowując całą infrastrukturę. I pod słowem infrastrukturę, mimo że to taka technokratyczna definicja, pod słowem infrastruktura rozumiem, że mam gdzie mieszkać, że mam na X lat naprzód, najbliższe 7 lat życia dziecka, fundusze, które zapewnią mi poczucie bezpieczeństwa, stabilizację. Nie muszę pracować, nie muszę biec do pracy, kiedy dziecko skończy 6 miesięcy albo rok, bo kończy mi się urlop macierzyński. Mogę absolutnie w 100% zadedykować ten czas dziecku i więcej. Mój partner również. I my ten czas przeznaczamy na bycie z dzieckiem. I owszem, możemy mieć jakieś dodatkowe zajęcia, ale te zajęcia to nie jest 8 ani 12 godzin, 5 dni w tygodniu, tylko to są 2-3 godziny. I całe życie przed przygotowujemy do tego, aby tak właśnie to wyglądało. I w momencie, w którym jesteśmy gotowi, żeby począć to dziecko, podejmujemy taką decyzję i świadomie poczynamy to dziecko, świadomie je kreujemy. Świadomie je kreujemy. Wiemy, kiedy ono zostaje stworzone. Wiemy, w jaki sposób planujemy energetycznie to.
I to dziecko powstaje, a kiedy ono się rodzi i w trakcie tej ciąży, bez względu na to, ile trudności i komplikacji jest, ja mam poczucie i spokój ducha, że ja nie muszę się martwić ani o pieniądze, ani o kredyty, ani o to, czy mi starczy na to, czy na tamto. Ja jedyne, gdzie są moje myśli, to mój brzuch, w którym jest mały człowiek, i ja, i mój partner. Kiedy patrzę na takie matki, myślę sobie, jak bardzo nasz świat nie jest przygotowany na to, by macierzyństwo wyglądało w ten sposób. Jak bardzo są potępiane kobiety, które dedykują swoje życie i w ten sposób chcą opiekować się dziećmi. Jak bardzo jest nacisk kładziony na to, żeby dziecko jak najszybciej poszło do szkoły, żeby jak najszybciej oddać do przedszkola, żeby kobieta jak najszybciej była sprawna zawodowo, żeby w ogóle dziecko było przekazywane z rąk do rąk jak zabawka, żeby z dziecka stworzyć tak naprawdę kogoś, kto jest pod linijkę, bo w szkole wszystko musi być pod linijkę. Ten świat nie jest zgodny z tym, co jest w nas wewnętrznie. I dlatego dochodzi do tak wielu trudnych rzeczy. Dlatego tak trudno nam się odnaleźć w tym macierzyństwie, ponieważ my w tym macierzyństwie zadajemy sobie pytania, jaką ja mam być matką, żeby być dobrą matką? Jaką ja mam być matką, żeby wychować dobrze dzieci? A co jeżeli my w ogóle nie potrzebujemy wychowywać dzieci? Co jeżeli ty masz jedynie im towarzyszyć i poprzez to, że uznasz siebie jako kobietę, która jest w tej roli, co jeżeli poprzez to, że przyjmiesz do siebie, co ty potrzebujesz zrobić, żeby być szczęśliwą i jakiego rodzaju szczęście, czym jest dla ciebie szczęście? Co jeżeli odpowiadając jej na te pytania i określając bardzo dokładnie te pytania, będziesz w stanie wypełnić pewną lukę, która w tobie jest? A my za każdym razem zastanawiamy się, jaką być matką. Za każdym razem zastanawiamy się, co my mamy robić. Za każdym razem uznajemy, że nasze dziecko jest głupsze od nas, że ono musi iść do szkoły, bo ono jest głupsze, bo ono musi się nauczyć. Jest taka szkoła w Rosji. Szkoła, która jest imienia. Założył, nie wiem jakiego imienia, ale założył ją Szczekotin czy Szczekocin. Nie pamiętam już dokładnie tego imienia, tego nazwiska. Jest to profesor, rosyjski profesor, który założył bardzo specyficzną szkołę. Szkoła jest znana na całym świecie. Jest długa, długa lista oczekujących, aby dostać się do tej szkoły. Dzieci marzą, aby dostać się do tej szkoły. Dzieci w tej szkole są w różnym wieku. Nie ma klas, nie ma nauczycieli. Dzieci tworzą społeczność. Społeczność, która polega na tym, że dzieci uczą się w zupełnie inny sposób. I koncepcją, jak o tym mówię, zaczynam mieć już ciarki, bo jest to coś bardzo bliskie mojemu sercu. A zaraz się rozkleję, bo w ogóle dzieci są. Dzieci są bardzo bliskie mojemu sercu i ich szczęście, a ponieważ dzieci, ich szczęście jest dla mnie ważne i ich przyszłość, i przyszłość Ziemi, to również i matki, czyli wy, wszystkie kobiety. Więc w tej szkole jest koncepcja, która przyświeca temu, że nie wolno uznać, że dziecko czegoś nie wie. Uznaje się, że dziecko czegoś nie pamięta. Uznaje się, że dziecko, kiedy się rodzi, wie wszystko. I w trakcie życia na ziemi zapomina pewne rzeczy, zapomina swoją wiedzę. Uznaje się, że dziecko jest istotą duchową, troistą istotą duchową, która jest połączona z wszystkimi energiami we wszechświecie i ma dostęp do całej wiedzy wszechświata. Tylko zapomina, jak z tego dostępu korzystać. Więc uznaje się, że jedyne co, to potrzeba znaleźć sposób, jak ponownie się połączyć. Więc tworzą oni społeczność, absolutnie niezwykłą społeczność, gdzie są dzieci, które mają 6 lat i 14 lat, które stają wspólnie, tworząc zespoły i budują tą społeczność, budują tą szkołę. Budują szkołę, budują budynki, budują infrastrukturę, wykańczają te budynki. Część z nich jest architektami, część z nich jest astronomami. Wspólnie podejmują współpracę, by coś stworzyć.
I niesamowite jest to, że nie ma tam krzyków, nie ma tam walki, nie ma tam rywalizacji, nie ma tam ocen. Do każdego zespołu może wejść każde dziecko. I by weszło, i by zespół zaczął współpracować, musi nastąpić porozumienie miłości między nimi. I kiedy następuje problem i nie mogą czegoś rozwiązać, zespół zatrzymuje się cały, aż znajdą język, którym jest językiem miłości. Te dzieci mają tak niezwykłą energię, że ludzie, którzy tam przyjeżdżali tam, żeby tą energię od nich wziąć, żeby się podleczyć. Te dzieci wręcz wokół siebie roztaczają niezwykłe światło. I te dzieci mają bardzo specyficzne bycie. To jest takie dziecko, które rozumie drugiego człowieka na innym poziomie. Rozumie świat, którym się otaczamy. Nie ma w nim nienawiści, nie ma w nim rywalizacji, nie ma w nim chęci zemsty, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. To są dzieci, które rozumieją dorosłych nie jako kogoś, kto jest wyżej, ale jako człowieka, drugiego człowieka. I rozumieją, że wielu dorosłych jest zagubionych. I co gdybyś ty, jako matka, zapragnęła od dzisiaj inaczej towarzyszyć swojemu dziecku? Co gdybyś ty, jako matka, pozwoliła sobie uznać, że to jest istota ludzka? Owszem, minęło x lat od jej urodzenia, ale co jeżeli tak naprawdę jej nie znasz? Co jeżeli tak naprawdę to ty nie wiesz, czym jest dla niej szczęście? Co jeżeli nigdy nie zapytałaś swojej córki albo syna, co to znaczy dla niego być szczęśliwym, albo dla niej być szczęśliwą? Co to znaczy? Czym jest szczęście dla dziecka? My, jako matki, bardzo często myślimy, że kiedy nasze dzieci będą szczęśliwe, to my też będziemy szczęśliwe. Szczęśliwe. Kto zna takie powiedzenie? Szczęśliwe dziecko i wtedy matka jest szczęśliwa. Ale moje pytanie brzmi: a co to znaczy, że dziecko jest szczęśliwe? Skąd wiesz, czym jest szczęście dla dziecka twojego? I kim jesteś ty, że chcesz mieć władzę nad tym, co czuje twoje dziecko? Bo poczucie szczęścia jest czymś bardzo indywidualnym, czymś bardzo subiektywnym. Ja dzisiaj jestem szczęśliwa, teraz jestem szczęśliwa, ale za 2 godziny mogę przestać być szczęśliwa, bo coś się zadzieje. Czy to ma coś wspólnego z moją matką? W ogóle może nie mieć nic wspólnego z moją matką. Jestem istotą ludzką, która odbiera sensualnie i zmysłowo różne rzeczy. Coś mnie może zasmucić, coś mnie może zmartwić. Mogę usiąść do czegoś i nagle stanąć przed jakimś dylematem i wyzwaniem, które mnie mocno poruszy, i to szczęście odsunie się na bok i wypłynie inna emocja. Czy ma w tym wpływ moja matka? Nie. Ale co się stanie, kiedy ona uzna, że ona będzie szczęśliwa dopiero wtedy, kiedy ja będę szczęśliwa? Czy ona kiedykolwiek będzie szczęśliwa, mając 4 dzieci? Przecież to się można zajechać. Przecież to jest kompilacja gigantyczna różnych skrajnych emocji, doświadczeń życiowych, wyzwań, do których staje. Czy to jest w ogóle realne? I czy kiedykolwiek zapytała mnie, czym jest szczęście dla mnie? I co jeżeli moje pojęcie szczęścia jest dla niej nie do przyjęcia? Czy ja zapytałam swoje dziecko, czy ja wiem, co to znaczy dla niej bycie szczęśliwą? Ostatnio moja córka młodsza przyszła do mnie. Jakiś czas temu. Opowiadałam o tym na live. Przyszła do mnie taka uśmiechnięta i mówi: ja już wiem, mamo, co chcę na Mikołaja. Już wiem, o co poproszę świętego Mikołaja na święta. Co ma mi przynieść? I ma taki uśmiech, taką radość. Ja mówię: tak, okej. Przerwałam to, co robiłam. Przygotowywałam kolację wtedy, przerwałam to, co robiłam i mówię do niej: to powiedz mi, co to jest? Mamo, ja chcę, żeby Mikołaj przyniósł mi Ciciusia! Spojrzałam tak na nią i sobie pomyślałam: tak? Ale żebyś ty miała tego dzidziusia w brzuszku na święta i żeby się urodził nam prawdziwy dzidziuś! I to był taki moment, w którym mój szok i
Moje zaskoczenie było tak duże, że naprzód wypłynęła reakcja automatyczna i słowa, które wypowiedziałam, brzmiały: Kochanie, to jest ostatnia rzecz, której potrzebuje twoja mama. Nie ma takiej opcji, żadnego więcej dzidziusia. I jej szok, jej ogromne zdziwienie i pojawiający się smutek na twarzy sprawiły, że jak wypowiedziałam te słowa tak, jak je wypowiedziałam szybko, tak szybko zdałam sobie sprawę z tego, co zrobiłam. Wziąłam głęboki oddech, kucnęłam do niej, tak, żeby mieć twarz na wysokości jej twarzy i powiedziałam: Kochani, przepraszam. Nie to miałam na myśli. Oczywiście to byłoby cudowne, że gdyby był taki mały dzieciuś. Pewnie chciałabyś się nim opiekować, zajmować. No, tak, chciałabym go karmić, byłoby tak super. Na pewno byłoby super. A potem, jak już była możliwość, żebym się zaopiekowała sobą, wyszłam i zaopiekowałam się sobą, żeby zobaczyć, co jest schowane pod tym, co się właśnie zadziało. I dlaczego ja tak zareagowałam? Skąd to się w ogóle wzięło? I to były pytania, które wczoraj wam zadałam. To były pytania, przez które siebie przeprowadziłam. My czasem nie jesteśmy świadome. Nie wiemy, co skąd jest, dopóki nie zadamy sobie pytań. Dopóki nie zadamy sobie właściwych pytań. Ja nie mogę powiedzieć, czym jest szczęście dla moich dzieci, póki ich o to nie zapytam. A jeżeli one są małe, to czym jest dla nich szczęście? Małe dziecko, które ma kilka miesięcy, szczęściem dla takiego maluszka jest szczęśliwa mama. Ale co wiesz ty na temat swojego szczęścia? Czy wiesz, czym jest szczęście dla ciebie? Czym jest dla ciebie szczęście? Po czym poznasz, że jesteś szczęśliwa? Patrzyłam na wasze odpowiedzi na pytania, które były, żeby wejść tutaj w tą przestrzeń. Te pytania zadaję nie bez powodu, ponieważ one dają mi odniesienie do tego, z czym przychodzicie. Jest to dla mnie niezwykle ważne, bo wtedy jestem w stanie jeszcze dodatkowo ten warsztat bardzo mocno zindywidualizować, żeby on był jak najbardziej dla was. I pytania, w których się pojawiało większość pytań, to było: chcę mieć lepszą relację z dzieckiem. Chcę, żeby moje dzieci były szczęśliwe. Chcę szczęścia dla mojego partnera i dla siebie. Jak ogromna ilość, ponad 90%, to były odpowiedzi na pytanie, czego chcesz w odniesieniu dziecko, partner, ich szczęście. W niektórych się pojawiało i ja. Relacje z nimi, ale nigdzie praktycznie się nie pojawiła odpowiedź: chcę mieć świetną relację ze sobą, albo chcę pokochać siebie, albo chcę nauczyć się siebie, albo chcę być mamą dla siebie. Nigdzie się nie pojawiło. I to jest właśnie paradygmat bycia matką. Paradygmat bycia matką, czyli ja daję wszystko innym i jeśli coś mi zostanie, to wtedy biorę to dla siebie i daję to sobie. Ale najczęściej już nic dla ciebie nie zostaje. Najczęściej już nie ma przestrzeni na to, żeby cokolwiek dla ciebie zostało. Ty już najczęściej nie masz siły na nic. Dzisiejszy live jest o szczęściu, o definicji szczęścia. Czym jest szczęście dla ciebie? Co to znaczy być szczęśliwą? Bez odpowiedzi na te pytanie nie ma możliwości, żebyś dotarła do tego, gdzie jesteś. Jednak zanim wejdziesz w tą przestrzeń, jeszcze raz chciałabym, by każda z was zadała sobie pewne bardzo ważne pytania. I nie po to, żebyście siebie oceniły, bo my potrzebujemy stanąć twarzą do tego. To jest to słowo, które dzisiaj już któryś raz z kolei, to wyrażenie, które któryś raz z kolei mi się pojawia, czyli stanąć twarzą, let's face it. Potrzebujemy stanąć twarzą do tego, do rzeczywistości, w której jesteśmy. Nikt nie będzie oceniał tego, jaką jesteś matką. Ty sama już to zrobiłaś wiele razy. Nikt nie powie ci, że jesteś zła, niewłaściwa, że coś poszło nie tak. Dawno temu już ty to zrobiłaś. Inni, jeżeli to zrobią, to będzie to tylko potwierdzenie tego, co sama o sobie myślisz. To nie będzie dla ciebie nic nowego. Niczym nowym nie będzie dla ciebie słowo, że skrzywdziłaś dziecko. Jeżeli ty o sobie tak myślisz, to drugi człowiek tylko to potwierdzi, coś, co i tak jest w tobie. Bo jeżeli coś nie jest zgodne z tobą, to ty nigdy się na to nie zgodzisz, ty nigdy tego nie przyjmiesz. Jeśli ktoś ci powie, jesteś chłopcem,
albo jesteś mężczyzną, to ty popatrzysz na tą osobę, jakby spadła z kosmosu. Może się zastanowisz w ogóle, skąd to przyszło do głowy. Może, nie wiem, spojrzysz i zastanowisz się, czy gdzieś ubraniem przypominasz mężczyznę. Ale ty wiesz, że nie jesteś mężczyzną. To jest oczywiste. Jeżeli ktoś powie, że masz jakiś kolor włosów, a masz zupełnie odwrotny, to zastanowisz się, co się stało tej osobie. Ale jeżeli ktoś powie coś, co ty już wiesz na swój temat, o czym jesteś przekonana, w co uwierzyłaś, że jest prawdą, to nie będzie nic nowego. Ta osoba tylko dotknie twój czuły punkt. Tym czułym punktem będzie to, co ty w sobie masz, a czego nie jesteś świadoma. Ta sama samoświadomość, to, do czego prowadzą pytania, to jest wyciągnięcie na wierzch tego, czego ja nie jestem świadoma. Ktoś coś powiedział, moje dziecko powiedziało mi: jesteś najgorszą matką na świecie. Co ja mogę zrobić jako matka w takiej sytuacji? Mogę powiedzieć tak, a ty jesteś najgorszym dzieckiem na świecie. Mogę? Mogę tak powiedzieć. Co mogę powiedzieć jeszcze? Mogę powiedzieć, jak śmiesz do mnie tak mówić, gówniarzu. Ja ci zaraz dam najgorszą matkę, to ty zobaczysz. Też mogę powiedzieć tak. Mogę jeszcze zareagować inaczej. Powiedzieć: ty chyba nie wiesz, co to znaczy najgorsza matka na świecie. Popatrz na swoich kolegów i koleżanki, jakie ich matki są. Też mogę tak powiedzieć. Mogę też powiedzieć: zamknij się, masz karę, do pokoju marsz. Ale mogę też zrobić inaczej. I tym czymś innym jest zadanie sobie pytania, co czujesz, kiedy mówi dziecko w ten sposób? Co się w tobie pojawiło? Były słowa, które moja córka wielokrotnie mówiła. Ogrom razy słyszałam od niej, jestem najgorszą matką na świecie. I mówiła mi to w trakcie jednego z najtrudniejszych momentów w moim życiu, kiedy pracowałam ze swoją wewnętrzną matczyną raną, ze swoim dzieciństwem, ze swoimi traumami. I ona w takich chwilach, kiedy było naprawdę ciężko, potrafiła przyjść i powiedzieć mi: jesteś najgorszą matką na świecie, nienawidzę cię. Nienawidzę, że mnie tutaj przywlokłaś. Nigdy ci tego nie wybaczę. I moje reakcje na tamten czas były różne. Dopóki nie nauczyłam się reagować tak, jak jest dobrze dla mnie, a dobrze dla mnie jest zobaczyć, co ja czuję, kiedy ktoś do mnie tak mówi. Tak, mi też było smutno i przykro, Beato. Tylko dopóki my się nie zatrzymamy, to nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co się w nas dzieje. Jesteśmy nauczeni szybkiej reakcji na to, co się dzieje. Tak jesteśmy nauczeni być, żyć, funkcjonować, aby od razu była reakcja. Nikt nam nie mówi: poczekaj, zobacz, co się z tobą teraz stało, zobacz, co ci to robi. I wy potrzebujecie to zrobić. Dlaczego? Ponieważ ogrom z was napisało: chcę mieć cudowną relację z dziećmi, chcę mieć lepszą relację z córką, chcę umieć z nią rozmawiać. Nie nauczysz się z nikim rozmawiać, nie nauczysz się budować relacji z nikim, jeśli ty sama ze sobą nie masz żadnej. Jeśli ty nie słyszysz siebie, nie będziesz w stanie wysłuchać dziecka, bo jak dziecko zacznie ci opowiadać o tym, jak ono się czuje, w pewnym momencie mu przerwiesz i powiesz: to zrób to i tamto. Żeby nie słuchać tego, co mówi. Nie dlatego, że ignorujesz je, ale dlatego, że nie wiesz jak. Albo dlatego, że jest ci trudno z tym, co ono mówi i chcesz je ratować. I to jest nasz naturalny, wykształcony w nas mechanizm, zachowanie. Komuś się dzieje źle, ratuje. Ale jeśli przyjmiesz do siebie to, co powiedziałam na początku, że ty nie masz wychowywać dziecka, bo jeżeli chcesz je wychowywać, to znaczy, że możesz z niego stworzyć tylko to, gdzie ty jesteś, tylko do tego miejsca pozwolisz mu być. Nie pozwolisz mu być wyżej, nie pozwolisz mu przeskoczyć siebie. Kiedy uznasz, że chcesz mu towarzyszyć i chcesz je poznać, to nie znaczy, że pozwalasz mu na wszystko, ale to znaczy, że dajesz mu szersze drzwi, większą otwartość na to, żeby było inne. I również twoją otwartość na to, żeby je poznać, kim jest, a tym samym poznać też i siebie przede wszystkim, kim ty jesteś i jaka jesteś. O tak, słuchanie jest bardzo trudne i trudno jest trzymać przestrzeń na emocje. Dokładnie. Ale przestaje być tak trudne, jeżeli zaczynasz je udawać sobie, jeżeli ty zaczynasz to trzymać dla siebie. Jeśli ty usiądziesz ze sobą,
I pamiętam, jak to było, kiedy pierwszy raz usiadłam ze sobą. Ja się zapłakałam, ja ryczałam chyba 2 czy 3 godziny na balkonie z zeszytem, z dziennikiem. Pisałam, jak bardzo czuję się odrzucona przez moją córkę, jak bardzo to jest niesprawiedliwe, jak wiele jest we mnie bólu, jak wiele dla niej poświęciłam, jak wiele dla niej dam i dlaczego ona taka jest. I przeprowadziłam siebie potem przez proces i weszłam głębiej i głębiej i głębiej. Aż dotarłam do tak mocnego punktu zrozumienia, że poświęcam siebie, żeby ona miała jakieś życie. I to jakieś oznacza moja definicja szczęścia, moja definicja szczęśliwego dzieciństwa, które nie miała nic wspólnego z jej definicją. I ta moja definicja szczęśliwego dzieciństwa powodowała, że ona nie mogła być sobą. Ja, jako projektor, potrzebuję wiele odpoczynku w ciągu dnia. Potrzebuję też przestrzeni, żeby być sama ze sobą. Ja uwielbiam być sama ze sobą, uwielbiam naturę. Ja lubię zgłębiać rzeczy, poznawać je mocniej i mocniej. Ona, manifestujący generator, bomba energetyczna, miliard pomysłów na sekundę. Jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, każdy poczynany, żaden nieskończony. I moje podejście zacznie jeden, skończ, a dopiero potem drugi. Jakże krzywdzące podejście dla manifestującego generatora. Manifestujący generator ma robić 10 rzeczy naraz. Taka jest jego energia. Takie jest jego bycie, taki jest jego kierunek. Ja ze zdefiniowaną bramą 5, brama 5, która jest na wykresach, ona będzie w tym miejscu, tutaj. Będzie zakolorowana. Jeśli zakolorowana jest ta piątka, to znaczy, że jest ta brama zdefiniowana. Brama, która mówi o porządku, organizacji, rutynie, rytuałach. Czyli u mnie wszystko potrzebuje mieć swoje miejsce. A ona, piętnastka, która mówi: życie to chaos i w chaosie się czuję najlepiej. Jak te dwa różne istnienia mają kooperować wspólnie, jeżeli nie rozumieją, kim są? Jak ma matka towarzyszyć dziecku, które jest skrajnością do niej, i żądać od dziecka czegoś, co jest poza jego możliwościami? I denerwować się, że ono tego nie robi, a ono tego nie robi, bo to nie jest jego natura. Ono się w tym nie odnajduje. Dla niego to jest obojętne, czy to będzie porządek, czy nie. Nie ma znaczenia, czy są rzeczy porozrzucane. Ono nie będzie pilnowało rutyny i rytuałów. Nie będzie zwracało uwagi na harmonogramy. Ono żyje w chaosie. I taki jest jego cud, ponieważ ono się odnajduje w sytuacjach nagłych, awaryjnych. Coś nagle się dzieje, ono potrafi się w tym odnaleźć. A ja, jak się coś nagle dzieje, to panika. Tak było. Ale każda z nas jest w stanie nauczyć się w dorosłym życiu zaopiekować się sobą i potrafić odnaleźć w każdej sytuacji. Dzisiaj, kiedy się coś dzieje, jest jakiś chaos, jest jakieś nagłe zdarzenie, potrafię się zatrzymać, wziąć kilka głębokich oddechów i zauważyć, co ja mogę z tym zrobić. Nie wpadać w panikę. Ale kiedyś to był dramat dla mnie. A dla niej nie było żadnego problemu. Ale o co ci chodzi, mamo? Ale w czym ty masz problem? No to zróbmy to. Jak takie dwa różne istnienia mają siebie zrozumieć? Ja, która jestem w chaosie, w panice i na nią próbuję przerzucić to, i ona, która jest kompletnie spokojna. A im bardziej ona spokojna, tym bardziej ja jestem wściekła, bo wydaje mi się, że ignoruje to, co się dzieje, bo nie rozumie skali problemu. Nie rozumie skali problemu, bo to nie jest dla niej problem. I jakże dużo niezrozumienia tutaj było. I jakże ogrom niezrozumienia jest, kiedy tutaj to centrum energetyczne emocjonalne, solar plexus, splotu słonecznego, jeśli ono jest niekolorowe, jeśli ono jest białe, to jest niezdefiniowane. Tu akurat mamy zdefiniowane. Jeśli ono jest niezdefiniowane, to ono przejmuje, człowiek taki, dziecko, matka, przejmuje emocje z otoczenia. Ja mam to centrum zdefiniowane. To znaczy,
że jeżeli moje dziecko ma je niezdefiniowane i ja jestem wściekła, to ono to przejmuje. Ono zaczyna być wściekłe. Ono nie ma powodu, żeby być wściekłe, ale zaczyna być wściekłe, bo ja jestem wściekła. Czy wiecie, co się wtedy dzieje w domu? Jest Armagedon. Bo ona zaczyna być wściekła, więc ja jeszcze bardziej jestem wściekła i ona jeszcze bardziej, i ja jeszcze bardziej, i ona jeszcze bardziej, bo ona jest mną i przyjmuje moją energię. Ale każda istota ludzka, która ma to centrum niezdefiniowane, czyli niekolorowe, jest niesamowicie ważne, żeby zrozumiała, że wszystkie emocje, które czuje, nie są jej emocjami. I co ma z tymi emocjami robić? Co ma z tymi emocjami robić dziecko? Co ma matka zrobić? W takiej konfiguracji ja i ona ma niezdefiniowane, niekolorowe centrum emocjonalne. Ja mam kolorowe, mam zdefiniowane. Emocje u mnie to jest górka i dołek, górka i dołek, górka i dołek. I to jest standard, to jest całe moje życie. Górka i dołek, górka i dołek. Nigdy nie będzie inaczej, nigdy nie będzie konstans. Ani nigdy nie będzie tylko górka albo tylko dołek. Zawsze będzie sinusoida. Mając tą świadomość, przychodzę do domu, jestem zdenerwowana. Moim najważniejszym priorytetem jest ogarnąć emocje. A jeśli nie mam na takiej możliwości, to co mogę zrobić? Przychodzę do mojej córki, czuję te emocje, czuję tą wściekłość i mówię: Oliwko, jestem bardzo zdenerwowana. Jestem po prostu tak zdenerwowana, że wręcz kipię. Chcę, żebyś wiedziała, że cokolwiek będę mówiła, jakimkolwiek tonem głosu, to nie dotyczy ciebie. To nie ma z tobą żadnego związku. To jest temat, który dotyczy mnie i który potrzebuję ogarnąć, jak tylko będzie u mnie spokojnie, jak tylko będę miała na to chwilę, jak tylko będę miała przestrzeń. A jeżeli mam przestrzeń, to mówię do niej: jestem tak zdenerwowana, że potrzebuję wyjść, wrócę za pół godziny. I biorę siebie na spacer, siadam do samochodu, idę na spacer i nie oddycham, bo oddychanie nie wystarczy, żeby uwolnić emocje. Tylko zaglądam za kurtynę, wchodzę w podświadomość i zauważam, o co chodzi naprawdę, dlaczego ja to czuję, co się tam dzieje, co się stało, o czym mi to przypomina, co się wydarzyło kiedyś, dawno temu, a dzisiaj ten event, to zdarzenie jest tylko powtórzeniem tego, co było kiedyś. Siadam ze sobą wewnętrzną, albo robię EFT, albo wchodzę w podświadomość, czyszczę to, co tam jest, wracam do domu, kiedy wszystko jest ogarnięte. I co dalej, jeżeli ja wrócę do domu, a moje dziecko jest zdenerwowane? I wiem, że ona ma to centrum otwarte. Oczywiście, że nie chodzi o nią, o jej emocje. Oczywiście, że chodzi o kogoś, po kim przejęła te emocje. Więc siadam i pytam jej, co się stało? Co się dzieje? A jeśli nie chce ze mną rozmawiać, jeśli się do mnie wydziera, jeśli wrzeszczy, wyjdź stąd, nie mam ochoty z tobą rozmawiać, albo wymyśla jakieś z kosmosu powody, że to jest moja wina, moim zadaniem jest, żeby nie przyjąć tego do siebie, bo to nie jest moja historia. Tym jest świadoma matka, tym jest świadoma kobieta. To jest coś, do czego chcę was zaprosić, do głębszej pracy, do takiego zrozumienia siebie, do nauczenia się siebie i tego, jak ty masz stworzyć relacje ze sobą i z innymi w oparciu o to, żebyś wiedziała, kim ty jesteś. Że masz być najpierw kobietą i tą kobiecością otulić wszystko inne. Tą kobiecością otulić bycie matką, tą kobiecością otulić bycie żoną, partnerką, tą kobiecością otulić bycie bizneswoman. Wprowadzić energię kobiecą, która nie ma nic wspólnego z leżę i pachnę, we wszystkie przestrzenie swojego życia, bo kiedy to się zadzieje, staniesz się ogromnym magnesem na szczęście. Potrzebujesz tylko to wszystko poukładać, zdefiniować też, czym jest szczęście dla ciebie. Co to znaczy być szczęśliwą? Czym jest szczęście dla mojego dziecka? Czy ja wiem, czym jest szczęście dla niego? Czytam ciebie, Beata pisze, pamiętam jak. Może to tutaj odnaleźć, co to pisałaś. Pamiętam, jak cię poznałam na pierwszym warsztacie czy live, mówiłaś o pisaniu wydatków, w jakich tabelkach. Zrobiłam je Sylwia i wpisałam coś tam raz i tyle. Myślałam sobie, no nieco ta kobieta mi tu. A to jest bardzo ważne.
To jest bardzo ważne, ponieważ dopóki nie mamy świadomości czegoś, nie możemy czegoś zmienić. Ty mówisz o wezwaniu, postaw swoje finanse na nogi. To było mega wezwanie. Na pewno będziemy je powtarzać, jeszcze kiedyś je powtórzę. To była świetna, genialna grupa, a potem był warsztat z tego wezwania. To wezwanie prowadziło do kolejnego poziomu warsztatów. Na tym warsztacie kobiety nam było też i dla mężczyzn. Ogromne, ogromne zmiany w przychodach. Ogromne. Niektóre miały nawet dwukrotność swoich dochodów. Więc to było niesamowite, niesamowity warsztat. A wczoraj pisałam, że chcę być bardziej w żeńskiej energii. Ta-da! Proszę bardzo. Prosto dla ciebie, więc wszystko dzieje się tak, że spełniają się nasze pragnienia, jeśli tylko je wyślemy. Więc wasze zadanie, drogie kobiety, na dzisiejszy dzień. Zapraszam was do tego, żebyście odsłuchały sobie na spokojnie jeszcze raz ten live, jeśli chcecie, a jeżeli nie, to tylko tą końcówkę. I chciałabym, byście przyjrzały się temu, dlaczego zostałaś mamą. Żebyście odpowiedziały sobie na pytanie, dlaczego zostałaś mamą, po co zostałaś mamą. I jeżeli było to zdarzenie nie z twojej świadomej decyzji, tylko tak się zadziało, to staw temu czoła. I spójrz na to, ponieważ nieświadomość prowadzi do tak zwanej karmy i powtarzalności pewnych zdarzeń w naszym życiu. I twoje unikanie odpowiedzi nie oznacza, że nie ma w tym emocji. Jeżeli zostałaś mamą dlatego, że tak się stało i wcale nie chciałaś być tą mamą, to staw temu czoła, staw temu twarz. Napisz to, a potem zobacz, jak ty się z tym czujesz, co się w tobie dzieje. Co to znaczy dla ciebie być mamą? Co to znaczy w ogóle dla ciebie? To jest kolejne bardzo ważne pytanie. Co to znaczy być dla ciebie szczęśliwą? Czym jest szczęście dla ciebie? Czym jest szczęście dla twojego dziecka? I czy w ogóle pytałaś je, czym jest szczęście? To jest cudowne, żeby móc usiąść z drugą osobą i porozmawiać. Wczoraj też miałam bardzo mocną sesję z jedną z bliskich mi kobiet i ta sesja była tak silna. Poprosiłam ją, by usiadła ze swoim mężem i zadałam mu jedno z bardzo ważnych pytań. Ona powiedziała, że to jest trudne dla niej, by to pytanie zadać, ale to jest właśnie to, że my uogólniamy pewne rzeczy. Nam się wydaje, że my coś wiemy i wiemy, jakim to jest, i nie pytamy. Nie pytamy, jak jest po drugiej stronie. Czy to, co mi się wydaje, że jest szczęściem, jest naprawdę szczęściem dla drugiej osoby? Zapytaj, czym jest szczęście, a potem zapytaj, po czym poznasz, że twoje dziecko jest szczęśliwe. Siebie zapytaj, po czym ty poznajesz, że twoje dziecko jest szczęśliwe? Dlaczego siebie masz o to zapytać? Bo to jest projekcja, którą ty robisz. Ty masz w swojej głowie jakąś wizję, że twoje dziecko może będzie szczęśliwe, kiedy dostanie iPhone'a 14. Albo będzie szczęśliwa, kiedy będzie dostawało, nie wiem, 1000 zł kieszonkowego. Ale to jest na wierzchu. Nawet jeśli twoje dziecko ci to powie, to jest na wierzchu, ale jest pod spodem coś więcej. I kiedy nie sięgniesz pod spód i zatrzymasz się tylko na tym wierzchu, to pomyślisz sobie, okej, jeśli to dam, to powinno być szczęśliwa. Jeśli ono nie jest szczęśliwe, to co wtedy? Masz dać więcej? A co jeżeli to, co jest na wierzchu, to jest tylko iluzja. Co jeżeli ono chce te 1000 zł, ponieważ za te 1000 zł ono chce coś kupić, albo coś zrobić, albo coś osiągnąć, a to da mu jakieś konkretne odczucia? My też chcemy. Dla nas szczęściem może być dom czterosypialniany na wzgórzu albo na klifach nad morzem. I to jest na wierzchu. Ale co dzięki temu domowi będę czuć? Jak ja się będę dzięki temu czuć? Co ja dzięki temu poczuję w sobie? Co ten dom mi da? I dopiero kiedy odpowiesz na to, co on ci da, zrozumiesz, czym jest szczęście dla ciebie. Jeśli odpowiem, że szczęście dla mnie to spełnienie, to jest nieokreślone. Ale co to znaczy, że ja się czuję spełniona? Co musi się zadziać, bym poczuła się spełniona? Co oznacza dla mnie spełnienie? Czym to jest konkretnie? I dalej.
Dlaczego chcesz, by twoje dziecko było szczęśliwe? Dlaczego chcesz, by twoje dziecko było szczęśliwe? Bądź odważna i zadaj dla siebie to pytanie. Co ci to da? Co ci da szczęście dziecka? Kiedy ja zadałam sobie to pytanie, to było dla mnie bardzo trudne, bo zrozumiałam, że tak naprawdę poprzez dzieci chcę sobie coś dać. Ja chcę się jakoś poczuć. Poprzez obdarowywanie mojej najstarszej córki prezentami, chciałam wykupić sobie poczucie winy. Żeby pewnego dnia przyszła i powiedziała mi: Mamo, wybaczam ci to, co robiłaś, kiedy byłam dzieckiem. I pewnego dnia w jednym z takich bardzo silnych procesów ona się pojawiła i powiedziała do mnie, że nigdy w życiu mi tego nie wybaczy, że do końca życia będę płaciła za swoje błędy macierzyństwa. Czy wiecie, jakie to jest uczucie coś takiego usłyszeć? To był taki moment tak drastyczny dla mnie, bo zdałam sobie sprawę z tego, że gdyby to była prawda, gdyby ona przyszła i mi coś takiego powiedziała, to oznaczałoby, że wszystko to, co robiłam, było bezsensowne. A więc jeżeli było bezsensowne, to po co to robiłam? Jeżeli nie miałam tego robić, to co miałam zrobić? I oczywiście, że tą jedną z najważniejszych rzeczy jest wybaczenie sobie. Ale dlaczego sobie nie mogłam wybaczyć? Bo gdybym sobie wybaczyła to, co ja zrobiłam moim dzieciom, to musiałabym wybaczyć mojej mamie. A czy ja chciałam wybaczyć mojej mamie? Czy ja chciałam wybaczyć mojemu ojcu? Nie. Bo wybaczenie oznaczało dla mnie, że odpuszczam im i że oni już więcej nie będą cierpieć, a ja chciałam, żeby oni cierpieli, bo mnie to bolało ciągle. Więc był to bardzo duży proces, przez który prowadziłam siebie, który też będziemy robić na warsztacie, który będzie po tym warsztacie, o kolejny poziom. Wybaczenie sobie tego, co ja jako matka zrobiłam albo czego nie zrobiłam dla moich dzieci. Dlaczego jest takie ważne? Bo to powoduje, że stajesz się wolną. Wiecie, jaka wolność się pojawia w matce, która sobie wybaczyła? Moje rozmowy z moją córką już tak nie wyglądają. Jeśli ma do mnie żal i pretensje o to, co się wydarzyło w przeszłości, ma do tego prawo i ja jej mówię, że ma prawo. Ale jej żal i pretensje nie wpływają na to, jak ja się czuję. Ona już mną nie będzie w stanie manipulować. Ona już nie jest w stanie mi podkręcić śrubki i powiedzieć, że jesteś najgorszą matką na świecie. Bo kiedy do mnie coś takiego powie, to ja odpowiem, to jest trudne dla mnie, co mówisz. Trudne jest przyjąć do mnie to, co ty mówisz i usłyszeć te słowa. I przykro mi jest, że tak czujesz. Jeśli chcesz, możemy usiąść, powiesz mi, co się stało, co takiego się zadziało, że tak czujesz. Ale to jest jej historia. Musisz zrozumieć jedno. Ty jako matka nie masz obowiązku przyjmować na siebie emocji dziecka, bo to mu nie pomaga. Ty jako matka potrzebujesz nauczyć się siadać z dzieckiem i z jego emocjami bez przyjmowania ich do siebie. Tym bardziej, jeżeli masz to centrum energetyczne otwarte. Nie wiem, czy nie jest to obraz lustrzany, więc pokazuję wam, po której ono jest w stronie, że tutaj są takie dwa trójkąciki obok siebie. Tak, to te, tutaj, przy tym mniejszym trójkąciku. Centrum energetyczne, emocjonalne. Przy tym mniejszym trójkąciku. Tym bardziej, jeśli masz je otwarte, ty nie możesz przyjąć emocji swojego dziecka, bo się zajedziesz, będziesz procesowała coś, ale problemem jest to, że nie jesteś w stanie przeprocesować emocji drugiego człowieka, więc będziesz ciągle się z tym mierzyła i ciągle, i ciągle, i ciągle, i ciągle. Wybaczyć sobie jako matce, to oznacza, że dajesz sobie prawo popełnić błędy w przyszłości, bo masz świadomość, że na tym polega twój rozwój, wzrost, na tym polega poznawanie życia. Wybaczam sobie przeszłość, daję sobie prawo do popełniania tych błędów i brania z nich lekcji. Ja nie muszę być perfekcyjna jako matka. I uczę tego dziecka.
żeby ono wiedziało, że bycie matką nie oznacza bycie pod igiełkę idealną, spełniającą zachcianki dziecka, a poniżającą się, pozwalającą, by dziecko jechało po matce, kiedy tylko matka zrobi coś nie tak. Bo my będziemy robić nie tak. Będziemy popełniać błędy. Tak, nazwijmy to po imieniu. Tak to już po prostu jest. Już, Elo, wracam do ciebie też, bo poruszasz bardzo ważną rzecz. Tak, słowa od dzieci ranią i są bolesne. I ty poruszyłaś tutaj bardzo mocną rzecz dotyczącą tego, że zobaczyłaś w swojej córce cząstkę swojej matki. To jest coś, co również się dzieje, bo żebyśmy my mogły wyjść z takiego zamroczenia, z takiego snu, w którym jesteśmy, z tej plątaniny, tego wszystkiego, co jest w społeczeństwie i tego życia, które mamy, w którym tak naprawdę nie wiemy, kim my jesteśmy, to potrzebujemy się obudzić. I żeby to obudzenie nastąpiło, to ktoś potrzebuje nas, nazwijmy to po imieniu, strzelić w twarz, żebyśmy my się przebudziły. I to musi być bolesne, bo najczęściej, jak jest niebolesne, to my idziemy dalej na oślep. I najbardziej bolą rzeczy takie, kiedy ktoś bliski nam mówi coś albo robi coś, co nas krzywdzi, co nas boli. I my zawsze możemy odbić piłeczkę i powiedzieć: to jest twoja wina, albo możemy usiąść z tym, co jest bolesne, uwolnić to i zmienić. I to jest właśnie ta droga, przez którą chcę was przeprowadzić. To są po to te pytania. Kiedy zadasz sobie pytanie, dlaczego chcesz szczęścia dla swojego dziecka, i odpowiesz na kolejne, co ci to da, jakie samopoczucie, dotrzesz do tego, do czego ja dotarłam. W pytaniu, co jest trudne dla ciebie, które było wczoraj, które zadałam, były odpowiedzi, które były bardzo ważne. Ponieważ w tym pytaniu, kiedy odpowiadasz sobie, co jest dla ciebie trudne w macierzyństwie, jesteś w stanie dotrzeć do tego bardzo mocnego poczucia winy, które się pojawia. Poczucie winy, które powoduje, że ty z siebie wyprowadziły i dajesz więcej i więcej i więcej. Już będziemy kończyły, bo wiem, że już jesteśmy po czasie, więc jeszcze tylko kilka minutek i kończymy. Musisz poznać i odpowiedzieć sobie i dowiedzieć się, czym jest szczęście dla ciebie, czym jest szczęście dla twojego dziecka, ale oprócz tego potrzebujesz również zauważyć, kim jest szczęśliwa mama w twoim wyobrażeniu. Czyli szczęśliwa mama to jaka mama? A następnie odpowiedzieć sobie, szczęśliwa kobieta to jaka kobieta? I szczęśliwa ty to jaka ty? Następnie z tych trzech kupek zobaczyć, co jest różne. Na ile szczęśliwa mama jest inna od szczęśliwej ciebie i na ile szczęśliwa kobieta w wyobrażeniu twoim jest inna od szczęśliwej ciebie? Poczuć, co jest w tym dla ciebie i dlaczego są różnice, dlaczego wynikają pewne różnice. Dlaczego nie jest tak, że w pojęciu szczęśliwa mama, w pojęciu szczęśliwa ty i w pojęciu szczęśliwa kobieta jest wszystko to samo. Dlaczego tak nie jest? Bo zapewne tak nie będzie. Te pytania, do których usiądziecie, kiedy będziecie przy własnym szczęściu i szczęściu dziecka, zobaczycie, że również są różnice. Jednak każde z waszych dzieci może być w innym wieku i dla nich pojęcie szczęścia może być inne i wasze pojęcie szczęścia może być inne, ale jedno będzie je łączyło. Ty. Ty jako matka. I ty ze swoim szczęściem. Jeśli ty będziesz szczęśliwa, to w wielkim stopniu pokażesz im drogę do szczęścia poprzez swój przykład. Nie poprzez poświęcanie, nie poprzez wyprówanie żył, nie poprzez zaprzedawanie siebie, odsuwanie siebie na bok, zajeżdżanie siebie, tylko poprzez pokazanie, że ty jesteś szczęśliwa. Kiedy ty jesteś szczęśliwa, jesteś w stanie tym obdarować również innych. Nie jesteśmy błędami, które popełniłyśmy. Więc pytanie jest, czy jesteś gotowa, żeby wybaczyć sobie swoje niedociągnięcia w byciu mamą? Czy jesteś gotowa to puścić? Czy jesteś gotowa to uwolnić?
Jeżeli jesteś gotowa na tak głęboką pracę, jeżeli to, z czym będziesz tutaj pracowała, dotknie punktów takich mocnych i poczujesz tak, chcę to uwolnić, chcę być szczęśliwą kobietą, chcę poczuć się szczęśliwa, chcę zacząć towarzyszyć dzieciom swoim, rozumieć je lepiej, poznawać je, być dla nich, umieć im pomagać w tym, z czym się mierzą na co dzień, ale też i dla siebie. To kolejny poziom, o którym będę mówiła więcej w poniedziałek, do którego Was zaproszę w poniedziałek, te z Was, które będą chciały, będzie dla Ciebie, bo tam będziemy pracować przez około 3 tygodnie. I to będzie głęboka praca, to będzie praca, która będzie aspektem pokrywała i emocje, i poczucie winy, które jest niezbędne do uwolnienia, i wybaczenie sobie jako matce. I cały paradygmat i wzorzec, kim jest matka i macierzyństwo. Będziemy tam bardzo głęboko sięgać, żeby to zmienić. Będziesz odkrywać siebie i to, jak połączyć ciebie jako kobietę w byciu macierzyństwem. Jak pokazać tą kobiecość i tą matkę będącą kobietą dla swoich dzieci. Relacja między tobą a dziećmi zmieni się niewyobrażalnie. Jeśli myślisz, że teraz jest szczyt, to uwierz mi, że to, co się zadzieje po tym warsztacie, będzie niewyobrażalne. Bo to jest uznanie siebie, ja jestem oddzielną jednostką ludzką i dziecko moje może jest dzieckiem, ale nie jest kimś, kto jest ułomnym człowiekiem. Więc ja chcę mu towarzyszyć na tyle, na ile mogę, przyjmując do siebie, że są pewne rzeczy, których nie muszę wiedzieć i nie wiem, ale poprzez bycie daję przestrzeń i trzymam przestrzeń dla mojego dziecka, które może odnaleźć odpowiedzi i drogę swoją życia. Dziecko potrzebuje zupełnie innych rzeczy, niż może się tobie wydawać. Te z was, które były na warsztacie Matka, uzdrowienie relacji, pamiętacie to ćwiczenie z fundamentem, fundament potrzeb, pamiętacie, czego potrzebowałyście w pierwszych latach życia. Tam nie był żaden iPhone, żadna z Was nie wymieniła telefonu, lalek, klocków, wycieczek za granicę, lodów, nawet lody się nie pojawiły u żadnej z Was. Wy potrzebowałyście bliskości matki, która będzie obok, która będzie po prostu będzie swoją obecnością i zaakceptuje i przytuli, kiedy płaczecie. O tych wszystkich rzeczach przypomnijcie sobie, bo to jest to, czego dziecko potrzebuje. Ty nie musisz wiedzieć wszystkiego, nie musisz być alfą i omegą, nie musisz być perfekcyjna, nie musisz być idealna, ale dziecko potrzebuje wiedzieć, że będziesz dla niego fundamentem. Tak jak ty potrzebowałaś takiego fundamentu, bo kiedy będzie miało fundament, na którym będą stały ściany, to będzie mogło się o nie oprzeć. Kiedy będzie upadało, oprze się o ciebie i ty je przytrzymasz i powiesz: jestem. Wiem, że jest trudno, ale wiem, że dasz radę. Jestem, ja jestem tutaj. I przytulisz, i ono, jak nabierze sił i uwolni emocje, ono znajdzie rozwiązanie. To jest droga macierzyństwa, to jest prawdziwe macierzyństwo. Towarzyszenie dziecku. Nie udawanie, że jestem najmądrzejszą. Nie próby odnalezienia, jak mogę być perfekcyjna i idealna. Jestem, kiedy ono potrzebuje. Jestem, kiedy ja potrzebuję i buduję swoje szczęście i pozwalam jemu zbudować swoje własne. Żeby cokolwiek osiągnąć w życiu, cokolwiek, po pierwsze potrzebujesz wiedzieć, co chcesz osiągnąć. Bez określenia nie ma możliwości, żebyś dotarła tam. Wiedzieć, po czym poznasz, że to osiągniesz. Czyli nie wystarczy powiedzieć, że chcę być szczęśliwa, ale jeszcze po czym poznasz to szczęście. Po czym poznasz to szczęście? Jakie ono będzie miało objawy w twojej codzienności, prócz uśmiechu na twarzy? Kolejną rzeczą, która jest ważna, to, co chcesz osiągnąć, musi być zależne od ciebie i tylko od ciebie. Po to, by potwierdzić, że to, czego pragniesz, jest naprawdę tym, czego pragniesz. Jeśli coś jest zależne tylko i wyłącznie od ciebie, masz na to wpływ. Nie możesz powiedzieć, że twoim celem jest szczęście dziecka, ponieważ to jest droga do zależnej, toksycznej relacji, sprzedawania siebie,
wypruwania sobie żył, a i tak nie masz możliwości zagwarantowania, że twoje dziecko będzie zawsze szczęśliwe wiecznie. Ale kiedy ty uznasz, że ty chcesz być szczęśliwa, to wszystko jest zależne od ciebie, ponieważ szczęście jest uczuciem, jest emocją, jest wewnętrznym poczuciem. Elementy na zewnątrz, materialne, dają nam to poczucie, ale możemy je też uzyskać w inny sposób. I właśnie o tym sposobie będziemy też mówić na warsztacie, będziemy do tego docierały. Więc odpowiadając sobie na te pytania, plus dlaczego chcesz tego, dlaczego chcesz być szczęśliwa, po co chcesz to osiągnąć, potwierdzisz, że to jest naprawdę to, czego chcesz. Bo my czasem chcemy domu i jak zadamy sobie pytanie, po co, to okaże się, że wcale nie musimy mieć tego domu, bo możemy to samo uzyskać w inny sposób. Bez samoświadomości nie istnieje zmiana. A dzisiaj na tym warsztacie, w tym dniu, chciałabym, byś sięgnęła jeszcze głębiej. I to wszystko, o czym mówiłam, o Human Design, o tym wykresie, ja powiedziałam tylko o ułamku, promilu całej wiedzy, tego, co będziemy robić na kolejnym warsztacie. Bo kiedy poznajemy siebie, dla mnie to Human Design jest jak instrukcja obsługi. Nie nazywam warsztatu tytułem Human Design, ponieważ będziemy tam pracować dużo szerzej. Samo Human Design dla mnie jest tylko narzędziem, które mnie wspiera, żeby zrozumieć drugiego człowieka i zrozumieć siebie, zrozumieć, kim jestem, dlaczego pewne rzeczy mają miejsce, ponieważ kiedy wiem, kim ja jestem i wiem, kim drugi człowiek jest, rozumiem tę osobę. Tak jak moją córkę, rozumiem, dlaczego dla niej porządek nie jest ważny. I to nie jest tak, że ona robi mi na złość. Dla niej po prostu nie ma znaczenia porządek, a dla mnie ma ogromne, bo daje mi głębokie poczucie bezpieczeństwa. Ale to nie jest poczucie bezpieczeństwa iluzoryczne, które sobie wymyśliłam, tylko poczucie bezpieczeństwa, które jest w mojej energii. Ja mam taki rys energetyczny. Więc każda z Was, która nie zrobiła dla siebie tego wykresu i dla swoich dzieci, nawet męża, partnera, bliskich, podałam na stronie u nas na grupie, podałam adres, pod którym można zrobić dla siebie taki wykres zupełnie bezpłatnie. Miejcie te wykresy, kiedy będziecie słuchać tego nagrania i miejcie je również, kiedy będziemy w poniedziałek się widzieć, bo będę mówiła o kolejnych rzeczach. Będę wspominała o takich rzeczach jak, już powiem tylko, będę mówiła o konkretnych typach, pięciu typach energetycznych i tym, jaka jest różnica między tymi energetycznymi. Inaczej dziecko zachowuje się, które jest projektorem, versus dziecko, które jest manifestorem, versus dziecko, które jest reflektorem, versus dziecko, które jest manifestującym generatorem albo generatorem. Jakie są różnice i jak ty jako matka możesz towarzyszyć temu dziecku oraz jak ty, będąc jednym z tych pięciu typów, możesz wejść w interakcję z dzieckiem i ze sobą. I o tym będziemy rozmawiać w poniedziałek. Macie przed sobą 3 dni, 3 intensywne dni dla was dedykowane, dla wejścia głęboko w siebie, zobaczenia, co się dzieje. I oczywiście daję też ten czas na to, żebyście dzieliły się sobą tym, co odkrywacie. Jeśli się zadzieje coś takiego, gdzie dotrzecie do jakiegoś trudnego miejsca, napiszcie post. Odkryłam to i nie wiem, co teraz z tym zrobić, Sylwia, a ja ci pomogę. Być może jeszcze w trakcie tego dnia pojawi się coś dodatkowego, jeżeli będę widziała, że potrzeba jest taka u was. Dlatego ja was proszę o posty, o to, żebyście się dzieliły sobą, bo wtedy wiem, że gdzieś jeszcze mogę was wesprzeć. Wiem, że na przykład gdzieś tutaj otwierają się drzwi do procesu i ja ci powiem, co zrobić krok po kroku, żeby ten proces przeprowadzić siebie. Albo dam ci link do konkretnego wideo u mnie na YouTubie, które ci pomoże. Albo do wpisu na moim blogu. Albo powiem po prostu krok po kroku. Zapytaj siebie o to, zadaj sobie takie pytanie, albo zrób to i zobacz, co się pojawi. Jestem tutaj po to, żeby was poprowadzić. Mamy owszem tylko 3 dni przed sobą, ale nawet takie 3-dniowe warsztaty mogą dać ogromną, ogromną zmianę.
I wierzę, że tak właśnie będzie, więc niech każda z Was weźmie z tego warsztatu to, co jest dla Was, to jest dla Was mój prezent. Zmieniony został jutrzejszy dzień na poniedziałkowy, po to, abyście mogły jutro spędzić czas ze swoimi pociechami, jak matki, w dniu matki, abyście mogły się nasycać tą energią. I takie dodatkowe jakby zadanie energetyczne dla tych z Was, które pałają się energią i byciem w energii, spróbujcie przyjrzeć się energetyce Dnia Matki, jakie ono jest. Diano, właśnie Ciebie czytam. Bardzo Ci dziękuję. Teraz dopiero skojarzyłam Cię po nazwisku. Jak cudownie, że tutaj jesteś. Dziękuję. Dziękuję, kochane. Wybaczcie, że przedłużyłyśmy, ale ja nie chcę limitować siebie. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby wiedza i to, czym chcę Was obdarować, żeby ona była w takiej jakości, jaka ma być. Chcę móc mieć możliwość odezwania się do Was, zareagowania na Wasze komentarze. Nie chcę się spieszyć. Im głębszy proces, im więcej uważności, tym mocniejsza zmiana. I to jest moja intencja. Na koniec powiem Wam, że niesamowicie mi przeszkadza ten paznokieć. To takie banalne jest. Wczoraj rano mi się złamał. Jest takim banalną rzeczą, taka mała rzecz, a jest tak upierdliwa, ponieważ jest mi tak trudno pisać na klawiaturze. No ale naprawi się. Za kilka dni będzie naprawione. Tymczasem to tylko taka mała anegdota dla roześmiania się. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas ma swoje słabości. Nie psuje mi to absolutnie dnia, trochę mi utrudnia pisanie na klawiaturze i kiedy rozmawiam z wami, widzę tą różnicę, to mnie to trochę rozbawia, więc staram się nie patrzeć na siebie, tylko patrzeć prosto w obiektyw, żeby nie widzieć tego paluszka malutkiego, który się tak macha. Cudownego dnia Wam życzę, dziękuję Wam, że jesteście. Grupa jest dla Was. Zapraszajcie dalej kobiety, które uznacie, że jest to wartościowa rzecz dla nich. A bądźmy świadomymi mamami, bądźmy świadomymi siebie kobietami. Zróbmy coś niezwykłego na świecie i zmieńmy całkowicie świat, zmieńmy całkowicie życie na ziemi. My kobiety mamy do tego siłę, my kobiety mamy do tego moc. Ja będę robiła wszystko, żeby się tak zadziało. To jest mój kierunek, moja droga, aby wspierać kobiety i aby wspierać matki i dzieci, by zupełnie zmieniło się życie na ziemi, by pewnego dnia każde dziecko czuło się kochane. By po prostu poczuło się kochane. Wtedy my też będziemy się czuć kochane. Do zobaczenia. Ściskam Was.